Cześć, witam Was z kolejnym materiałem. Widzimy się znowu w Mr. Cleanerze. Tym razem będziemy brać pod uwagę kolejny raz folię od Immortal. Tym razem będzie to odcinek dedykowany stricte folii ochronnej, a nie akcesoriów. Będzie to folia tym razem matowa. Także bierzemy się za naprawdę fajny projekcik. Będziemy mrozić lakier, czyli oklejać folią matową, lakier w połysku. Ale uwaga, nie będzie to samochód, będziemy oklejać motocykl, będziemy to robić z brytu, z ręki, z łapy, jak zwał, tak zwał. Możecie się spodziewać bardzo ciekawych kwestii związanych z samą aplikacją folii. Będziemy robić łączenia, będziemy zawijali narożniki tak, aby nie prześwitywał połysk, oczywiście w miarę możliwości. Motocykle mimo wszystko są dosyć skomplikowane, jeżeli chodzi o instalację takiej folii. Ale cóż, nie będę Was więcej trzymał w niepewności, po prostu zobaczcie, jak to wygląda. Cześć, witam w studiu. Mamy oczywiście małą incepcję. Ja zdążyłem się w międzyczasie rozchorować delikatnie, więc mam nadzieję, że wybaczycie mój głos. Słuchajcie, tutaj mamy lekką modyfikację. Mr. Cleaner gości na naszej ścianie, także czas przejść do meritum odcinka, mianowicie oklejanie. Słuchajcie, będziemy oklejać właśnie motocykl. Mamy tutaj mobilnego aplikatora, Mariusz. Mariusz już jest w swoim żywiole, pracuje, okleja motocykl. I tutaj, tak jak wspomnieliśmy wcześniej na wstępie, oklejamy go folią bezbarwną, matową od CarPro Immortal. Oczywiście technikalia zaraz się dowiecie. Najpierw chciałbym się przywitać z Mariuszem. Mariusz, zbinam Żwika. Okay. Opowiedz nam generalnie, jaki masz plan na ten motocykl. Jaki mam plan? Tak, robimy oklejanie tego motocykla z brytu. Czyli... Tak, dokładnie. Więc teraz przyglądamy się właściwie, jak wygląda cały panel. Jak ułożyć sobie folię, gdzie ją można ewentualnie naciągnąć, gdzie możliwe jakieś nacięcia. Mamy tutaj dosyć obły kształt z tym przetłoczeniem. Ja zaproszę kamerę z drugiej strony, żeby pokazać, jak wygląda kształt, bo tutaj folia może Wam troszeczkę nie oddać całego kształtu. Natomiast sam element ma kilka płaszczyzn. Mamy tutaj płaszczyzny właśnie ciągnące się po długości, ale również które wychodzą troszeczkę pod górę. Generalnie zamontowanie folii na kilka płaszczyzn nie jest najprostszą sprawą i tutaj naprawdę trzeba wiedzieć, co się robi, żeby nie zepsuć sobie materiału, a przy okazji, żeby sama robota wyglądała jak najbardziej estetycznie. Teraz pytanie, Mariusz, czy oklejanie w macie będzie łatwiejsze niż w połysku? Jeżeli oklejamy folią matową na elementy wykończone w połysku, no musimy pamiętać, żeby jak najdokładniej te krawędzie nam pozachodziły, żeby tych prześwitów nie było i to zarówno w motorach, czy w samochodach, to jedynie o tym musimy pamiętać. Czy jakaś inna trudność. Z reguły folię matową dużo łatwiej się aplikuje, także nie powinny nam tu wyskoczyć jakieś silveringi, mniej widoczne przeciągnięcia, także tu raczej z tą folią nie powinno być żadnych problemów. Jeżeli chodzi o wygląd, ale za to technicznie trzeba zwrócić uwagę właśnie na to, żeby wszystkie krawędzie były jak najbardziej możliwie zawinięte, dokładnie, bądź docięte nawet nie do milimetra, tylko jeszcze krócej. No, jeżeli istnieje możliwość nawet gdzieś tam zawinąć za tą krawędź, to będzie to lepiej wyglądało. Dokładnie. Lepszy ten efekt finalny. Słuchajcie, no to jest taka usługa mrożenia lakieru. Jestem ciekaw właśnie, jak to wyjdzie, choć tutaj już sobie mniej więcej jestem w stanie zwizualizować efekt. Widzę, jak ten biały zaczyna się prezentować po tym mrożeniu. Wygląda naprawdę fajnie. To jest akurat biała perła Hondy. Ale dobra, zaraz za chwilę przejdziemy, żeby opowiedzieć Wam co nieco więcej o technikaliach, żebyście Wy mogli nie tylko się zainspirować, ale zobaczyć, jak finalnie okleić taki motocykl. W sumie tu z jednego kawałka będzie. Tak, to będzie z jednego kawałka. Jeszcze właśnie się zastanawiam, jak powychodzimy tu z tych lejków, ale postaramy się zrobić gdzieś... Ale to za chwilę opowiesz, pokażemy dokładnie, po prostu szczegółowe jakby takie ujęcia, w których może cokolwiek będziecie w stanie się dowiedzieć więcej. Słuchajcie, rzadko tak mam, że czuję się nieswojo na własnym odcinku, natomiast ja po prostu nie wykonuję tej roboty i to jest dla mnie takie nietypowe. Mój udział oczywiście był taki, że przygotowałem ten motocykl, tutaj akurat produkty od Clintla fajnie sobie radzą z doczyszczeniem motocykli. Industrial Degreaser właśnie, czyli nowy produkt od Clintla,
który miał okazję sprawdzić się na doczyszczeniu motocykla, zrobił swoją robotę. Tu możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Także ja korzystam z usług Mariusza, który jest mobilnym aplikatorem. Więcej szczegółów, jeżeli chodzi o jego pracę, o to, ile się za takie coś płaci, ile się na takim czymś zarabia, będziecie mieli okazję posłuchać na podcaście, czyli na nowej serii, którą niebawem, mam nadzieję, wypuści dla Was na nasz kanał. Mariusz będzie jednym z pierwszych gości, który przyjedzie i coś nieco więcej opowie o właśnie byciu takim mobilnym aplikatorem. Natomiast teraz musimy podziękować Mariuszowi przede wszystkim za to, że zechciał się tutaj przyjść, pokazać, zaprezentować swoje umiejętności i co nieco więcej opowiedzieć o fachu oklejania tak trudnych elementów. Ostatnio mieliśmy okazję właśnie oglądać specjalistów ze Steka, którzy oklejali maskę. Tutaj mamy troszeczkę bardziej skomplikowaną robotę, więc chciałbym, żebyśmy przeszli troszeczkę do technikaliów i zobaczyli, jaki mamy pomysł i koncepcję, żeby nakleić folię na ten element baku. Ale to przechodzimy do pytań już stricte do Mariusza. Słuchajcie, jeżeli chodzi o narzędzia potrzebne, niezbędne do aplikacji folii, mieliście okazję zobaczyć na poprzednim materiale właśnie związanym z oklejaniem. Natomiast tu chciałbym, żeby Mariusz nam opowiedział co nieco, jak zaczął i dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Więc zacząłem sobie tak jakby od rozciągnięcia tej górnej części. Dlaczego górnej? Właśnie na to patrzymy, to widzimy. Czyli to jest najważniejszy element. Zależałoby mi, aby jak najbardziej schludnie, bez żadnych łączeń, ten element górny wyglądał. Czyli tak naprawdę zaczynasz od zaplanowania roboty względem tak. elementu, który będziesz oklejać. Tak, jeszcze przed położeniem nawet folii dokładnie staram się obejrzeć element, cóż tam sobie jakiś plan w głowie ułożyć. I coś wyobrażasz sobie jak to może wyglądać po prostu. Dalej, przeraklowałem tu tą górną część, później folię ułożyłem, dociągając ten tutaj z kraweczek, aby te lejeczki jeszcze tutaj wytracić. I został mi tak naprawdę dół. Tu dół udało mi się położyć jeszcze bez żadnego rozcinania, ale tak jak widzicie, tutaj mamy sporo nadmiaru. Robią się lejki. I teraz. A powiedz właśnie, Mariusz, skąd biorą się te lejki? Po prostu mógłbym próbować rozciągać tą folię i w tą stronę, i w tą stronę, mocno ją nadwyrężać, ale czego chcę uniknąć, jeżeli później przy takiej realizacji, gdzie mamy matową folię na lakier w połysku, może dojść do tego, że krawędzie po docięciu zaczną nam stawać się, podnosić. Zaczną się cofać. Dokładnie. Dlatego staram się tego uniknąć i po prostu... Jak najbardziej luźną folię chcesz wkleić na element? Wtłoczyć ją i co tutaj można jeszcze zrobić, aby się tego pozbyć? Mamy widoczne przetłoczenie, załamanie. Czyli teraz o tych rantach mówisz? Tak, dokładnie. Ten rant tutaj baku. I wymyśliłem sobie, że właśnie w tym miejscu zrobię nacięcie. Nie będzie ono szło aż do końca, tylko do miejsca. Do miejsca, gdzie, w którym masz nadmiar folii. Nadmiar folii. I co zrobię? Teraz odkleję później tą folię i ułożę ją znowu na luźno, wytracając te lejki. No tak, no bo jeżeli teraz tą folię sobie odetniesz, to ona znowu zacznie mieć luz. Nic tak, jej nie będzie ciągnęło. Dokładnie. No to myślę, bardzo mi się koncepcja podoba. Pytanie teraz, gdzie tą linię chcesz prowadzić, tą linię cięcia? Czy na tym rancie, czy trochę pod? Właśnie, no znowu, żeśmy jak najmniej widzieli te cięcie i tą linię, więc wyprowadzamy sobie delikatnie pod rantem. Okej, okay, czyli jak ja stanę sobie z góry, to faktycznie jest szansa, że nie będę dostrzegał w ogóle w tym miejscu łączenia folii, czyli będzie zarówno estetycznie i przy okazji trwale. Dokładnie. To teraz pokaż, mistrzu, jaki masz na to plan, jak to będziesz robić. Odkąd trzeba zacząć ciąć, jeżeli chodzi o sztukę docinania folii, to myślę, że warto jest po prostu jechać na szkolenie, nauczyć się, bo tak z YouTube'a to chyba to nie jest dobry pomysł. Ciężko operować nożem, siedząc przy, nie wiem, oglądając filmiki na YouTubie. To trzeba po prostu przerobić. Praktykować. Swoje. Tak, tak, ciąć. Nie mówię już o cięciu typowo na elementach lakierowanych, ale są różne sposoby, gdzie można sobie to poćwiczyć, chociażby przyklejając folię na folię, czy folię na podkładzie, docinać, próbować, przerywać. Na balonie? Uważasz, że to jest dobry pomysł? Na balonie to już takie bardziej chyba pod show robienie, czy jeszcze... Czyli nie ma to przełożenia? Nie ma to żadnego przełożenia, czy chociażby jest też film, który krąży, gdzie chłopak
kroi sobie folię na żyłach. No to już lekka przesada trochę. Lekka przesada. Słuchajcie, my na przykład na szkoleniach mamy po prostu maski gdzieś tam ze szrotu. Nawet je polakierowaliśmy, żeby trochę lepiej się prezentowały. I na tych maskach sobie testujemy. Jeżeli się stanie krzywda na szkoleniu, kursant przetnie ten lakier, no nie szkodzi, właśnie ta maska po to służy. Więc warto jest skorzystać z takich elementów, które ze szrotu za darmo nawet jesteście w stanie dostać. Możecie sobie ćwiczyć, próbować właśnie te docinania. Sama technika nie jest jakaś skomplikowana. Po prostu trzeba wprawy doświadczenia, wyczucia tego nożyka. Ale i dobry nożyk, bo są różne też nożyki, ale to już no jest grono aplikatorów, którzy... Jaki polecasz? Ja używam akurat Zolfy, fajny, metalowy. Japoński. Dokładnie. Tylko ja z mojego doświadczenia wynika, że warto jest zawsze mieć świeży nożyk, żeby ucinać go po prostu zawsze. On go łamie się po prostu, on ma tam ileś w zestawie w jednym nożyku. Jest 10 segmentów. Jest 10 segmentów. Warto jest nie oszczędzać na tym, po prostu łamać go regularnie, żeby te ostrze było naprawdę dobre. Wtedy unikniemy problemów, żeby coś przeciąć, żeby coś uszkodzić. Dokładnie. To teraz, Mariusz, pokaż, jak będziesz to wykonywać. No, my się po prostu przyglądamy i mam nadzieję, że się czegoś jeszcze nauczymy. Mieliście okazję zobaczyć cięcie mistrza. Generalnie zobaczcie, co się stało. Folia, jakbyś mógł zaprezentować, która miała tutaj mocne naprężenia, stała się właśnie bardzo luźna. I teraz zobaczcie, jak Mariusz ją ułoży na elemencie, to co mamy? Mamy tutaj folię, która bez problemu, no tu jeszcze troszeczkę ci coś pręży, ale przypuszczam, że to jest kwestia... Spokojnie, nawet delikatne podgrzanie parą i spokojnie ten bąbelek się wychodzi. Wypracujesz. I teraz oczywiście nadmiar nam wyszedł poza element i to jest właśnie coś, na czym tobie chyba najbardziej zależało, właśnie żeby tego nadmiaru się pozbyć z miejsca, które musimy wtłoczyć, osiągnąć go poza. No i zostaje najważniejszy element. Jak tą folię połączyć, jak to dociąć, żeby to estetycznie wyglądało? To już nie powinien być problem. Jeżeli mamy takie możliwości operowania nożem, które nam na to pozwalają, po prostu jak już sobie to całość przeraklujemy. Czyli jak ci folia odpowiednio usiądzie na element, tak, to zaczniesz się bawić. To zacznę się bawić. Może zaprezentujemy to za chwilę? Dobra, to wtłaczamy w takim razie folię na element. Jak już sobie ją wypracujemy, no to przejdziemy do docięcia tego właściwego w taki sposób, aby połączyć folię ze sobą w miejscu właśnie nacięcia. Oczywiście element widziałem, że ponownie zalałeś wodą. Podlałem go płynem, tak. Okej. A teraz delikatnie podgrzewasz, żeby go móc troszeczkę bardziej wypracować na tym przetłoczeniu. Dokładnie. Słuchajcie, znacie mnie z tego, że jestem detailerem. Oklejaniem nie zajmuję się zawodowo stricte, tak jak Mariusz, właśnie żebym oklejał całe pojazdy i tak dalej. Kontakt oczywiście do Mariusza znajdziecie w komentarzach. Mariusz na pewno coś odpowie, jeżeli macie jakieś pytania. Bądź też w opisie całego filmu również tam kontakt do Mariusza będzie, jeżeli wy będziecie chcieli skorzystać z usług oklejania właśnie nie mając umiejętności, jak to zrobić, no to zapraszam, kontaktujcie się, Mariusz na pewno wam pomoże, zrobi wam taką wycenę, ile taka usługa może kosztować. I wtedy i wy zarobicie, i Mariusz. Generalnie warto jest podchodzić właśnie do biznesu w taki sposób, żebyście nie wszystko wyrobili. Tutaj mamy na przykład Insignię, która przyjechała do nas na polerowanie, na zabezpieczenie ceramiką, które właśnie trwa. I to możemy robić sami. Jeżeli chodzi o oklejanie, no to ja się nie rozdwoję, nie mogę zrobić dwóch pojazdów naraz, więc tutaj ja korzystam z usług osób trzecich i jest to moim zdaniem najlepsza forma biznesu, żebyście wprowadzali większe usługi, troszeczkę bardziej zaawansowane, lepsze, szczególnie, że jeżeli chodzi o folię, jest to usługa coraz bardziej popularna w Polsce. Nie musicie mieć do tego umiejętności, nie musicie chodzić na szkolenia, trudzić się tym fachem, bo jest to naprawdę coś, co jest bardzo wymagające, a przede wszystkim dużo czasu. Możecie po prostu korzystać z usług mobilnych aplikatorów, ale o tym, tak jak wspomniałem, dowiecie się na podcaście, do którego już teraz serdecznie was zapraszam. Mam nadzieję, że emisję niebawem uda się pierwszego odcinka zrobić i tam wprowadzę troszeczkę innych wiadomości, troszeczkę inny content. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A teraz wracamy do Mariusza. Insignię wam pokazałem. Idziemy zobaczyć sportem motocykl.
Folie CarPro są dostępne tylko dla akredytowanych studiów, partnerów. Taką akredytację możecie zrobić w Mister Cleanerze. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą właśnie z tą marką, no to po prostu odezwijcie się do chłopaków, oni wam przygotują właśnie taką ofertę. Natomiast my mamy tutaj folię na testy, na próby właśnie po to, żeby wam ją też zaprezentować. Słuchajcie, Mariusz tutaj przechodzi do cięcia naszego łączenia. Także Mariusz, pokaż, jaki jest na to plan, jak to zrobić, żeby wyglądało to jak najbardziej estetycznie. Więc teraz tak, mamy już tu przeszaklowaną folię. Czyli pierwsze co widzę, latarka, że to jest istotne dla Ciebie? Tak, dla mnie jest to bardzo istotne. Dlaczego? Świecąc pod odpowiednim kątem, możemy zauważyć sobie tą fajną... Tą krawędź z poprzedniego cięcia. Dokładnie, tą górną krawędź to nazwijmy. I do niej będę starał się docinać teraz ten nadmiar folii. Ale teraz to jest bardzo ważne, żebyś właśnie spróbował to wytłumaczyć naszym widzom w taki sposób, ale by oni byli w stanie to jakkolwiek odtworzyć u siebie. Czyli gdzie teraz ten nożyk będziesz układać? Na górnej krawędzi tej folii? W sensie na tej górnej poprzedniej krawędzi? Czy tam, gdzie masz... Staram się tak jakby dojechać nożykiem do krawędzi, czyli... Czyli chcesz jakby odtworzyć tą samą linię, którą zrobiłeś poprzednio? Poprzednio, dokładnie. No i to jest chyba teraz taka bardzo wymagająca sztuka, żeby jednocześnie nie zarysować lakieru, żeby nie przebić się, tylko nożyk poprowadzić nie dość, że precyzyjnie po tej samej linii, to jeszcze uwzględniając odpowiednią siłę docisku, żeby właśnie nie uszkodzić lakieru, tak? Dobra, zobaczmy, jak to Mariusz robi. No i zaraz będziemy oceniać efekt. Słuchajcie, właśnie oglądam łączenie Mariusza, które wykonał właśnie na tym elemencie. Dobre łączenie ma charakteryzować się tym, że jest niewyczuwalne pod palcem, że możemy przeciągnąć palec po elemencie i nie czujemy w ogóle żadnego zgrubienia. I właśnie tu w tym miejscu tak to jest zrobione. Czyli folia jest ze sobą idealnie praktycznie zetknięta, jeden do jednego. To jest wielka sztuka, ale no co nam to daje? Nie widać tego łączenia praktycznie w ogóle. Jest to estetyczne. Nie będzie się tam żaden brud, syf zbierać na tym łączeniu. Także tak jest zrobiona fachowo robota. Generalnie, jak możecie zobaczyć, mamy tu też naklejki i jak widzicie, można folię okleić również na takie naklejki, mimo że one mają swoją grubość i troszeczkę oponują przetworem, powodując tu właśnie zbieranie się troszeczkę powietrza, no to jeżeli chodzi o tą folię matową, praktycznie tego w ogóle nie widać. Mariusz to i tak wypracował do takiego stopnia, że większość z tego powietrza, wody usunął, a reszta się powinna po prostu po czasie troszeczkę wchłonąć, odparować, zwał jak zwał. No są to takie newralgiczne miejsca. Można by było zerwać naklejki, mieć wtedy święty spokój, ale tutaj akurat zdecydowaliśmy się je zostawić, bo i tak efekt jest bardzo ładny. Mariuszowi pozostało oczywiście teraz dociąć po prostu wszelkie pozostałe krawędzie, tak żeby pozbyć się nadmiaru folii. No i bierzemy się za dalsze elementy, ale to myślę, że jeszcze wam coś pokażemy. Na pewno chciałbym, żebyście zobaczyli, jak będzie wyglądało oklejenie ekranu, bo to jest coś, co dla motocyklistów przede wszystkim może być bardzo fajną opcją. No z uwagi na to, że nie bije nam połysk, który właśnie od światła słonecznego mocno odbija się, przez co mało co widać na zegarach, a właśnie taka folia matowa na ekranie sprawi, że troszeczkę więcej komfortu podczas jazdy będzie i patrzenia się na nasz wyświetlacz. Słuchajcie, tutaj z Mariuszem właśnie rozmawiamy o tym, czy lepiej takie elementy robić z formatek, takie motocykle na przykład, czy robić to z brytu. Ja mam pewną koncepcję, mam nadzieję, że pokryje się ona z tym, co Mariusz uważa, to w końcu on jest tutaj specjalistą. Natomiast moim zdaniem lepiej robić to z brytu. Po pierwsze, mamy większą kontrolę na tym, gdzie chcemy łączenia. Możemy to przemyśleć po swojemu, a nie tak, jak ktoś to gdzieś tam zaplanował. Po drugie, z brytu, na przykład tutaj ekran, zobaczcie, możemy wykleić z resztek, które zostały na przykład z jakiegoś samochodu. Dokładnie. Czyli możemy wykorzystać zaoszczędzony materiał, zaoszczędzić poniekąd, no nie mało pieniędzy, bo folie tanie nie są, no i przy okazji estetycznie to również będzie wyglądać. Także jeżeli chodzi o ten ekran, no on wydaje mi się najprostszy nie jest. Nie jest najprostszy. Dlatego, że tam nie ma żadnej krawędzi, wobec której mógłbyś się zahaczyć tym nożykiem. On płasko, idealnie płasko schodzi się do samego końca. I teraz pytanie, jak w takim razie zaplanować element cięcia, czy będziesz to robić, rozumiem, milimetr przed krawędzią.
Tak, czyli teraz no, folia nie lubi, jak jest delikatne zagięcie tu. No, myślę, że ten ekranik, no, zostaje nam tu milimetr. Gdybyśmy go docięli teraz po zewnętrznej krawędzi, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że po prostu z czasem ta krawędź by nam wstawała. Dlatego teraz... Zostawiamy pewien zapas. Tak. Postaramy się dociąć tak naprawdę od tej krawędzi widocznej 1 mm. Tuż przy krawędzi będziesz to Tak, robić. W zupełności to nam powinno wystarczyć, aby ten ekran był zabezpieczony i aby ta krawędź nie była aż tak widoczna po docięciu. No i oczywiście, jako że pod spodem jest ekran w połysku, w sensie ta powierzchnia, no to wiadomo, że ten rancik gdzieś tam będzie się prześwitywać, ale jeżeli będzie on dobrze zrobiony, to praktycznie będzie to niezauważalne, a na pewno nie będzie to przeszkadzało. Na pewno utrudnieniem są tutaj przyciski, które wychodzą trochę ponad ekran, które ci troszeczkę prężą tą folię. I tu zastanawiam się właśnie, jaki masz pomysł na to, jak to finalnie wtłoczyć. Więc tutaj podlejemy to sobie troszkę wodą. Czyli tutaj będziesz wypłukiwać żel, tak żeby folia ci mocniej złapała. Tak, abyśmy doszli sobie najpierw do jakby pierwszego rantu. I co teraz możemy zrobić? Teraz możemy już sobie spokojnie to naciąć i albo dotniemy sobie w ten sposób. Czyli teraz chcesz odprężyć folię, tak, żeby przyciski, które podważają ją, mogły sobie śmiało, dokładnie, żeby ta folia dolegała do ekranu. Luzujemy ją sobie po prostu, te napięcie, i tu już mamy fajnie widoczną krawędź, którą zaraz będziemy mogli docinać. No i teraz, jak możecie zobaczyć, oklejanie folią właśnie takich elementów, trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi, trzeba myśleć o tym, zanim zaczniemy coś działać, dlatego że możemy w nieskończoność próbować i efekt nigdy nie będzie adekwatny, tak jak powinien być, a w momencie, jak właśnie zaplanujemy, przemyślimy, że tu musimy zacząć od tego, no to wtedy ten efekt chyba będzie jak najlepszy. Ponadto, jeżeli chodzi o ten ekran, szkoda, że nie pokazałem Wam tego wcześniej, ale on był bardzo mocno porysowany. No, generalnie wydaje mi się, że to jest poliwęglan, no, po prostu z przecierania pyłu, kurzu, no bo jak motocykl stoi na zewnątrz, bardzo szybko się to zanieczyszcza. Rysuje się, jest to naturalna kolej rzeczy. Folia po pierwsze bardzo mocno zamaskowała, no praktycznie nie widać tych rys. Powierzchnia jest idealna. No i przy okazji nie będzie się rysować już z powrotem, dlatego motocykliści, jeżeli ogląda to właściciel motocykla, zapraszam do tego, żeby skorzystać z takiej usługi oklejania ekranu. Jest to niedroga rzecz w stosunku do tego, co daje w zamian. Nie rysuje się powierzchnia, zakryje nam wszystkie niedoskonałości na tym ekranie, nie odbija światła, nie palcuje się, jeżeli byśmy gdzieś tam chcieli to czymkolwiek dotykać. No, trzeba tylko po prostu przyjechać, zlecić taką usługę, czy to nam, czy Mariuszowi. Jeżeli jesteście zainteresowani, Mariusz również, myślę, że co, żeby podjechać do kogoś do domu, okleić motocykl, takie elementy właśnie u kogoś w garażu, to dla ciebie jest jakiś problem? Żaden. Jeżeli tylko jest dostęp do prądu, jakiś garaż, także to nie jest żaden problem. Nawet pamiętam, jak opowiadaliście historię właśnie, że jakiemuś chirurgowi oklejaliście jakiś pojazd i chirurg, patrząc się właśnie na wasze ręce, na waszą pracę, powiedział, że sam w życiu nie podjąłby się docinania nożem, mimo że oni tam na co dzień właśnie robią operacje i pracują na ciele, więc jest to jeszcze bardziej wymagające skupienia. No ale to mimo wszystko ten kurs docenił nawet człowiek, który na co dzień właśnie operuje tak skomplikowanymi przyrządami, narzędziami i taką wiedzą. Także myślę, że naprawdę tutaj precyzja jest chirurgiczna jak najbardziej, a nawet jeżeli chirurdzy doceniają wasz kurs, no to szapoba i no i nic, tylko przyglądać i chwalić taką robotę. No i mam nadzieję, że i wy, drodzy widzowie, dojdziecie kiedyś do takiego skilla, żeby przyjechać na taki odcinek i zaprezentować swoje umiejętności. Swoją drogą, jeżeli chcielibyście zaprezentować się właśnie na takim odcinku, napiszcie śmiało do mnie wiadomość, chętnie was zaproszę, żebyście coś pokazali. Warto się wiedzą dzielić, tak jak Mariusz, także jeszcze raz tobie bardzo dziękuję. Pozwalam ci, kontynuuj sobie robotę, my ci już nie będziemy przeszkadzać, zobaczymy tylko co jakiś czas, jak ci idzie. No i widzimy się na podsumowaniu. Dzięki śliczne. Robota zakończona, Mariusz spisał się na medal.
No tutaj naprawdę nie widać w ogóle, że jest folia nałożona na te elementy. Lakier został zmrożony, efekt jest naprawdę bardzo ładny. Zresztą ja akurat robotę Mariusza znam, wy możecie ją ocenić chociażby teraz. Sprawne oko naszych widzów, którzy oglądają nas na bieżąco, mogą skądś Mariusza kojarzyć, ale tą małą tajemnicę zostawimy sobie na podcast. Mariusz na pewno chętnie co nieco więcej opowie. Jeżeli wy bylibyście zainteresowani usługami Mariusza, właśnie, żeby przyjechał do waszego studia, okleił u was jakiekolwiek zlecenie byście sobie życzyli, po prostu piszcie do Mariusza. Czy ty jesteś otwarty na to, żeby ewentualnie współpracę podjąć z naszymi widzami? Jak najbardziej, nawet z pytaniami, czy z jakąś, nie wiem, kwestią techniczną. Tak, kontaktujcie się śmiało, numer telefonu na pewno gdzieś tam będzie podany. Tak, wpiszemy go w opisie, w komentarzu. Mariusz też postaram się wyprosić, żeby odpisywał, jeżeli macie jakieś pytania techniczne. No tutaj, tak jak mówię, białe elementy zostały zamrożone. Jak twoim zdaniem folia CarPro się spisuje? Ja jestem z folii mega zadowolony, także o tym też jeszcze gdzieś tam powiem pewnie, bo mam nadzieję, będę miał okazję. Fajnie, jak ją się klei właśnie na tych dedykowanych płynach. Także to już takie trochę te techniczne rzeczy, ale folia sama w sobie jest naprawdę fajna. Godna polecenia. Pracowałeś wieloma foliami w sumie jako aplikator. Tak, myślę, że naprawdę i wieloma. I tam byś plasował w którym miejscu w takim razie? Jakiś taka topka czy? Bardzo, bardzo topka. Ogólnie ja bardzo, rakle z CarPro mi bardzo przypadły do gustu. Więc finalnie myślę, że folia jak najbardziej jest adekwatna do tego, zresztą efekt wizualny jest rewelacyjny. Tutaj przy okazji jeszcze ten błotniczek został oklejony, co prawda w połysku, bo taki był finalny plan. Oczywiście tutaj sam reflektor również został zabezpieczony taką folią w połysku bezbarwną, także ocencie robotę sami. Ja bardzo Mariuszowi dziękuję za kolejną świetną robotę. Mariusz okleja u mnie fury na co dzień. Większość realizacji, które na moim Facebooku mogliście zobaczyć, to jest właśnie jego robota. Także jeszcze raz szacuneczek, dzięki za poświęcony czas, za pokazanie swojego fachu. No i zapraszam was do kontaktu.